Jak pan profesor Jerzy Buzek został przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, no? I co on zrobił dla Polski? Nic nie zrobił, bo nie mógł. Nie dlatego, że on był nieudolny, tylko jak Polak jest przewodniczącym, to nie może nic załatwić dla Polski, bo to po prostu nawet nie wypada, prawda? To jest komuterstwo. Ale jest ciekawe, że Polacy uważają, że komuterstwo to coś normalnego. A coś normalnego, prawda, że on coś załatwi dla Polski. On nie może nic dla Polski załatwić, nawet nie wypada. Także pan Tusk będzie, moim zdaniem, będzie lepszym szefem, bo pana Fan rąpiuje, wszyscy się śmieli, bo to popychło, to kompletnie się nie... To w ogóle funkcja sama jest mało poważna. Ten człowiek zwołuje posiedzenia Rady Europejskiej, przewodniczy, prawda, tam papierki przedkłada i tak dalej. Natomiast z tego nic wielkiego nie wynika. Nie ma takich uprawnień, nie może decydować samodzielnie o niczym. Także, ale myślę, że będą się do niego mniej śmieli niż pana fanem piła. Ale przez to Platforma może stać. Mówi się o tym, że będzie to kasus AWS-u, ewentualnie SLD po odejściu Tuska. No to już wie pan, ja się losem Platformy specjalnie nie przejmuję. Tam w tej Platformie połowa ludzi głosowała na Platformę, myślała, że to jest partia liberalna. Odkąd pan Tusk się przyznał, że jest socjaldemokratą, no i cała reszta też jest socjaldemokratyczna. Jak Państwu powiem taką refleksję bardzo głęboką i ciekawą, otóż takie powiedzenie, z kim przestajesz, takim się stajesz. I pan Donald Tusk jako libero przestawał tutaj z różnymi socjalistami tam w tym Sejmie i po 20 latach przerobił się na socjalistę niestety. I pan, jego ekscelencja Włodzimierzowicz Putin. Ten człowiek przecież miał ideę sołżenicy na Nicznie Pałży, wręczał tam medale, obniżał podatki na początku. I w miarę jak on przebywa z tymi Sowietami wszystkimi, zaczynał obawiać, że podobnie się zaraził ideą i on tylko był wrogiem Związku Sowieckiego. Ja nie wiem, czy on dalej jest wrogiem Związku Sowieckiego, przypadkiem nadal nie myśli, czy a może tak wróci do Związku Sowieckiego, prawda? Przecież ja chcę sobie powiedzieć jedną rzecz, bo pan się nie zdają sprawy z tego, że ci buntownicy tam, separatyści, to oni w ogóle nie chcą wejść do Rosji. Dlatego, bo oni są związkiem Związku Sowieckiego. Oni chcą, żeby były przemysł ciężki, nazwany przez państwo, prawda? Że żaden tam kapitalizm, żaden tam wolny rynek, prywatne spółki, to w ogóle nie w takiej trafia. Także oni chcą założyć własną nową Rosję i budować dalej socjalizm. Także ja na miejscu jego instytucji, może Putina, bym ich w ogóle nie przyjął do Federacji Rosyjskiej, bo to być rozsada jakiejś zarazy. Zarazy zupełnej. Nie państwo wiecie, że oni tam machali flagą tą Republiki tam Ługańskiej, prawda, była Ługańskiej po rosyjsku, tak? Flaga Republiki Donieckiej, prawda, jest nawet wspólna flaga Nowej Rosji, taka z krzyżem trochę przypomina flagę Madarki Wojennej Rosyjskiej w Konfederacji Amerykańskiej, prawda, taka flaga, ale przed tymi wszystkimi flagami powiesili ogromną flagę Związku Sowieckiego. I to jest bardzo symptomatyczne, także ja mam sympatię dla Krymu, który uzyskał niepodległość, natomiast nie mam sympatii dla bojowników Ługańska i Doniecka.